Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Pole powierzchni całkowitej grania stosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy, jest równe 140. Zatem krawędź podstawy tego grania stosłupa jest równa. Przygotujmy rysunek pomocniczy. Mamy już rysunek pomocniczy, czyli mamy grania stosłup prawidłowy czworokątny, czyli taki, który ma kwadrat podstawie, zaznaczyłem kwadrat A na A i wiemy, że wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy, czyli mamy H równe 3A, czyli wysokość jest 3 razy dłuższa od krawędzi podstawy. Wiemy też, że pole powierzchni całkowitej jest równe 140. A co to jest pole powierzchni całkowitej? Pole całkowite składa się z dwóch podstaw. Każda podstawa to kwadrat, czyli pole kwadratu to A kwadrat, czyli mamy dwie podstawy, czyli 2 razy A kwadrat. Dodać, zobaczmy, mamy cztery ściany boczne. Cztery takie same ściany boczne, każda ściana to jest A na 3A. Czyli dodać 4 razy A razy 3A. Co mamy w rezultacie? Mamy 2A kwadrat, dodać 4 razy 3 to jest 12, a razy A kwadrat, czyli 12A kwadrat. Mamy zatem 14A kwadrat i to musi się równać 140. Dzielimy sobie teraz przez 14, czyli mamy, że A kwadrat to jest 140 na 14, czyli 10. My szukaliśmy krawędzi podstawy tego grania stosłupa, czyli szukamy A. No to ile to będzie A? Musimy tutaj spierwiastkować, czyli mamy, że A jest pierwiastkiem z 10 lub minus pierwiastkiem z 10, ale długość boku nie może być ujemna, dlatego zostawiamy wynik dodatni, czyli, przepraszam, tutaj odpowiedź A.